этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Wybuch wojny. Komentarz historyczny profesora Pawła Wieczorkiewicza. 22 czerwca 1941 roku na długiej, liczącej tysiące kilometrów granicy wojska niemieckie przekroczyły granicę sowiecką. Rozpoczęła się wojna. Hitler zadał zdradzieckie uderzenie, jak to w pierwszym odruchu rozpaczy określił sowiecki premier, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Wieczesław Mołotow. To bardzo charakterystyczne, bo to demaskowało charakter stosunków obu państw. Demaskowało w okres przyjaźni sowiecko-niemieckiej, której propaganda sowiecka później przez dziesiątki lat się wypierała. Bo skoro cios zdradziecki, no to zadany nie wrogowi, ale przyjacielowi. Rozkaz dzienny Adolfa Hitlera odczytuje Józef Goebbels. Heute stehen rund 160 russische Divisionen an unserer Grenze. Dziś znów stoi 160 sowieckich dywizji na naszej granicy. Od tygodni jest naruszana nie tylko nasza granica, ale także granica na dalekiej północy i granica Rumunii. Sowieckie myśliwce dla zabawy i bez kłopotów po prostu penetrują te granice, żeby przez to udowodnić, że to Rosjanie czują się panami tych terenów. W nocy z 7 na 8 czerwca znów sowieckie patrole wdarły się na teren Rzeszy, ale zostały zawrócone. Nadeszła jednak godzina, by przeciwstawić się temu spiskowi żydowskich podżegaczy wojennych i żydowskich mocodawców bolszewickiej centrali w Moskwie. Zadaniem tego frontu jest nie obrona poszczególnych krajów, ale zapewnienie bezpieczeństwa Europie, a przez to ocalenie nas wszystkich. Dlatego dziś zdecydowałem znów złożyć los i przyszłość niemieckiej Rzeszy oraz naszego narodu w ręce naszych żołnierzy. Niech Bóg nam w tej walce pomoże. Berlin, 22 czerwca 1941. Adolf Hitler. Sprawą, która ostatnio budzi namiętności, jest kwestia tego, kto kogo właściwie tak naprawdę napadł. Czy Hitler zadał Stalinowi uderzenie prewencyjne, czy może było właśnie tak, że Stalin gotował się także do wojny, a Hitler uprzedził go dosłownie o dni, jeśli nie prawie o godzinę. Tezę tą w książce Lodołamacz wysunął znany publicysta, emigrant sowiecki, były funkcjonariusz KGB, Suworow alias Rezun. I Suworow udowadnia tam, że Stalin przygotowywał się do napaści na III Rzeszę właśnie w lipcu 1941 roku. Tym Suworow tłumaczy wszystko, i politykę sowiecką, i fatalne uszykowanie wojsk, i złe dowodzenie. Innymi słowy, jest to taka recepta na objaśnienie całego świata. Trzeba powiedzieć, że teza ta bardzo błyskotliwa, ale budzi dość zasadnicze wątpliwości, skracając je i streszczając w jednym zdaniu. Jeśli by taką operację planowano, jest rzeczą absolutnie niemożliwą, aby sekret o niej zachował się niemal 60 lat po wojnie. Musiały zostać jakieś dokumenty zdobyte przez Niemców, a Niemcy przecież, jeśli mieliby cokolwiek w ręku, jakąkolwiek poszlakę stwierdzającą charakter uderzenia swój prewencyjny na Rosję, wykorzystaliby ją natychmiast. Sądzę zatem, że istotnie Stalin myślał o wojnie z Hitlerem, bo wszystko na to wskazywało, ale nie w 1941 roku, w roku 1942. Dlaczego? A oto dlatego, że Związek Sowiecki
mimo totalitarnej mobilizacji całego kraju, mimo totalitarnej mobilizacji przemysłu, który wielokrotnie zwiększał swoją moc produkcyjną, nie był do wojny gotowy. Związek Sowiecki stał się skutkiem industrializacji trzecią, drugą w niektórych dziedzinach, a najdalej czwartą potęgą przemysłową świata. Produkował 10% produkcji światowej. Ale produkcja ta była nie najwyższej jakości, więcej. Między 1937 a 1940 rokiem załamała się wydajność pracy, załamały się nawet podstawowe wskaźniki wzrostu. To świadczy o tym, jak czystka w aparacie nie tylko wojskowym, ale także administracyjnym i technicznym była głęboka. To powodowało atrofię nowych typów broni, atrofię czołgów T-34, ich brakowało rozpaczliwie. Pierwsze egzemplarze zaczęły wchodzić do linii w końcu 1940 roku, nowoczesnych samolotów bojowych, choćby legendarnych później PPSZ, to znaczy pistoletów maszynowych. To musiało powodować ostrożność Stalina. Stalin, który był graczem, który nie siadał do gry, jeśli nie miał pewności wygranej, z pewnością odczekałby na ukompletowanie sił zbrojnych. Innymi słowy, czas pracował na korzyść Stalina. Stalin naprawdę nie miał interesu, żeby uderzać na Hitlera w 1941, natomiast miał, żeby w 1942 roku. Stąd też w 1941 roku cała polityka Stalina miała na celu uniknięcie przypadkowej wojny. Stalin obawiał się, że znajdujący się w rozpaczliwej, jak to oceniał i słusznie, sytuacji Brytyjczycy będą starali się wmanewrować Związek Sowiecki w konflikt z III Rzeszą. Stąd wszelkie wiadomości przesyłane via Churchill, przez wywiad polski, czy przez wywiad brytyjski, czy przez źródła dyplomatyczne brytyjskie, czy amerykańskie, lądowały w koszu. Podobnie miarodajne doniesienia wywiadu sowieckiego, jako bzdura, jako wierutne kłamstwo. Stalin wiedział, że Hitler nie uderzy, był przekonany. Wiarę tą opierał m.in. na takim aksjomacie. Otóż, że Hitler, który jest człowiekiem rozsądnym, jeśli nie powiedzieć wielkim mężem stanu, bo za takiego naprawdę Stalin go uważał, nie powtórzy błędu Napoleona. Nie rozpocznie wojny z Rosją, mając na karku nierozstrzygniętą wojnę z Anglią. Tego, że uderzy, Stalin się rzeczywiście nie spodziewał. Jak już powiedziano, nie chciał tego ataku prowokować, dlatego zaniedbano w sensie nawet spektakularnym wszelkich przedsięwzięć obronnych. Mobilizację, to niecałkowitą, postawienie wojska w stan gotowości przeprowadzono w ostatnich niemal godzinach przed wojną. Nie podciągnięto całego sprzętu w odpowiednie rejony. Stąd też ogromne straty w tym zakresie sowieckie w pierwszych godzinach i pierwszych dniach wojny. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Auf der Krim wurden in der letzten Nacht sowjetische Flugplätze. Naczelne dowództwo Wehrmachtu informuje. Na Krymie zostały ostatniej nocy zbombardowane sowieckie lotniska. Pod głównym dowództwem feldmarszałka von Bocka oddziały niemieckie w ścisłej współpracy z flotą powietrzną feldmarszałka Kesselringa rozbiły sowieckie oddziały generała Tymoszenki w sile 8 armii, 6 kawalerii, 7 dywizji pancernych i 6 brygad pancernych. Oczyszczanie pola walki zostało w zasadzie zakończone. Podane we wczorajszym komunikacie liczby wzrosły do 657 948 jeńców wojennych, 1241 rozbitych wozów pancernych i 5396 zdobytych armat. Stalin, trzeba powiedzieć, lekceważył ostrzeżenia wszystkich. Lekceważył również tak dramatyczne ostrzeżenie, jakim była próba przekazania wiadomości o mającym nastąpić ataku przez niemieckiego ambasadora w Moskwie, hrabiego Friedricha Wernera von Schulenburga, który, będąc wielkim rusofilem, ale nie nazistą, był przekonany, że wojny tej Hitler nie wygra, w związku z tym chciał ratować swój kraj i swój naród przed widmem owej klęski. Sprzedał, czy może przekazał, bo nie wchodziły w grę oczywiście żadne pieniądze, tą najtajniejszą tajemnicę III Rzeszy na paręnaście godzin przed atakiem. Stalin mimo wszystko tę i inne przestrogi, supozycje, hipotezy odrzucał. No i zawiódł się strasznie. Myślę, że nikt nie oszukał go tak jak Hitler w 1941 roku i przez nikogo nie uważał się za tak oszukanego do końca życia.